Cześć! W tym odcinku pokażę, jak podłączyć i uruchomić internet z routerem TP-Link Archer MR600. Zapraszam! Zacznijmy od zawartości zestawu. Oprócz routera w pudełku znajdziesz zasilacz, kabel LAN, dwie anteny i instrukcję obsługi. Zanim zaczniesz instalację, znajdź odpowiednie miejsce, najlepiej jak najbliżej okna. Dzięki temu odbierany sygnał sieci komórkowej będzie lepszy. O tym, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca, opowiadaliśmy w innym filmie. Link znajdziesz w opisie. Najpierw włóż kartę SIM w taki oto sposób. Przykręć też anteny. I podłącz zasilanie. Router możesz podłączyć do komputera przewodem z zestawu. Kabel włóż do dowolnego pomarańczowego portu. Możesz też skorzystać z połączenia przez Wi-Fi. W komputerze lub innym urządzeniu, np. smartfonie, wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło. Dane do połączenia znajdziesz na naklejce na spodzie routera. Jeśli robisz to na komputerze i wyświetli się taki komunikat, to wciśnij na sekundę ten przycisk na routerze. Dioda Wi-Fi zacznie migać, a komputer połączy się z routerem automatycznie. Sprawdź teraz diodę na urządzeniu. Jeśli ta dioda się świeci, to możesz korzystać z internetu. Nie musisz wykonywać dodatkowych czynności. Jeśli się nie świeci, to znaczy, że karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN. Należy go wpisać, żeby móc korzystać z internetu. W komputerze uruchom przeglądarkę i w pasku adresu wpisz tplinkmodem.net lub 192.168.1.1. Otworzy się strona konfiguracyjna routera. W prawym górnym rogu możesz zmienić język. Ustal swoje hasło dostępu do routera i kliknij Zaczynajmy. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, wyświetli się taki komunikat. Kliknij w ten link, wpisz PIN i włącz tę opcję. Nie będzie wtedy potrzeby wpisywania PIN-u po restarcie routera. Kliknij Zapisz i poczekaj chwilę. Router połączy się z internetem. Poznasz to też po diodach. Teraz przejdź do szybkiej konfiguracji. Wybierz odpowiednią strefę czasową i przejdź do etapu Ustawienia bezprzewodowe. Masz tu możliwość ustawienia własnej nazwy sieci Wi-Fi i hasła. Jeśli wyłączysz opcję Smart Connect, to ustawisz oddzielne nazwy i hasła dla sieci Wi-Fi 2,4 i 5 GHz. Zalecam, żeby jednak ta opcja była włączona, bo wtedy urządzenia będą korzystały z jednej sieci Wi-Fi i automatycznie przełączą się na tę z lepszą prędkością. Kliknij Dalej i wybierz sposób połączenia komputera z routerem. Jeśli ustawienia Wi-Fi zostały zmienione, połącz się przy użyciu nowych danych, zaznacz tę opcję i przejdź dalej. Natomiast jeśli korzystasz z połączenia przewodowego lub nazwa sieci Wi-Fi i hasło nie były zmieniane, to kliknij tutaj. Router wykona test połączenia z internetem.
Jeśli wszystko poszło dobrze, to wyświetli się taki ekran. Kliknij dalej, a zobaczysz podsumowanie. Kolejny i zarazem ostatni krok to możliwość zalogowania się lub rejestracji konta TP-Link Cloud. Takie konto umożliwia zdalny dostęp do routera. Więcej informacji o tym znajdziesz na stronie producenta. I w tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz pytania, zadaj je na forum Nasz Orange lub napisz w komentarzu pod filmem. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!